zgodnie z założeniami, które przedstawiła podczas sesji Rady Miasta skarbnik Słupska Anna Gajda, podatek dla właścicieli mieszkań o powierzchni od 40 do 80 metrów kwadratowych wyniesie od 2 do 4 zł. Więcej zapłacą właściciele nieruchomości powyżej 120 metrów kwadratowych. Tu podwyżka może sięgnąć nawet 18 zł. Miasto zdecydowało się na wywindowanie podatku od nieruchomości, bo jak twierdzi rządowy program Polski Ład, obniży dochody samorządu. Według wyliczeń słupskich urzędników będzie to o około 4,5 miliona złotych mniej w budżecie. Twierdzenie to wywołało burzliwą dyskusję wśród radnych, którzy nawzajem obarczali się winą za taką sytuację. Nie brakowało odniesień do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. W rezultacie 6 spośród 15 radnych było przeciwnych podnoszeniu podatków. Jedna radna wstrzymała się, pozostali zagłosowali za.